Za 3 lata na tym pustym placu pracować będą urządzenia i aparaty nowego zakładu koksowania. Zakład ten będzie przerabiał około 160 ton na godzinę najcięższej pozostałości z przerobu ropy. Z tego będzie powstawało około 100 ton paliw i pokaźne ilości gazów. Koks pozostały po przerobie wejdzie do oferty handlowej rafinerii jako paliwo stałe. Zakład zatrudniał będzie 65 pracowników. Zakład ten jest ostatnim, można powiedzieć, brakującym ogniwem w łańcuchu przerobu ropy naftowej i konwersji do paliw w gdańskim zakładzie Lotosu.